Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na Overwatch na ślepo po raz ósmy. Jest to seria, w której uczę się podstaw rozgrywki w najnowszej strzelance od Blizzarda. Mimo tego, że Symmetra spogląda na mnie swoim kuszącym wzrokiem i bardzo chętnie chciałbym ją spróbować w akcji, to ja mam zupełnie inny plan. Ponieważ według waszych sugestii powinienem spróbować kolejnego smoczego wojownika. Tym razem Genji. Zatem nie ma co się w ogóle zastanawiać nad inną postacią, spróbujmy trybu szybkiej gry, standardowo dwie mapy i będziemy walczyli z żywymi przeciwnikami. Liczę na to, że Genji sobie z nimi poradzi, bo mimo tego, że ta postać jest mega złożona, to w walce jest po prostu nieoceniona. Ale moi drodzy, mimo tego ja będę się starać robić co mogę, bo wiem, że wykonanie tych wszystkich akcji przy pomocy Genji'ego będzie po prostu niesamowicie trudne. Po pierwsze muszę współpracować ze swoim teamem, po drugie muszę używać mega zgrabnie i sprawnie swoich wszystkich atutów i skilli, a po trzecie muszę czaić się na wrogów. Więc spróbujmy, niech będzie Genji. Zatem jeszcze chwileczka na statystyki, na skille. Mamy mega dużą złożoność, 3 gwiazdki, więc bardzo duża. Smoczy miecz, ale to jako ult, pod Q. Śmiertelnie niebezpieczna broń do walki wręcz. Odbicie. Odbijasz pociski nadlatujące w kierunku, w którym celujesz. To jest bardzo przydatna umiejętność i kosi wszystkich praktycznie wrogów. Szybkie cięcie pod lewym shiftem, czyli dobiegam bardzo szybko do danego przeciwnika i zadaję mu obrażenia, więc to jest mega moc. Shurikeny, lewy i prawy przycisk myszki, dzięki nim będę mieć opcję na to, aby atakować pojedynczo albo trzech przeciwników naraz, stojących oczywiście obok siebie, więc jeżeli będzie trójka, to każdy z nich dostanie shurikenem. I cyberzwinność pod spacją, szkoda, że tutaj nie ma lewy shift, no dobra, space powinno być spacja, przecież jak już jest wszystko przetłumaczone, shift to shift, zawsze był shift, nawet tutaj polskiego tłumaczenia bym nie miał, ale space? No dobra, może krótsze miało być, więc ktoś dał space, spokojnie, nie ma co się martwić. Zatem mamy mega pakiet zdolności, bo ja mogę między tej, mimo tego tutaj naprawdę mega dobrze sobie poradzić, ale najlepsze jest to, że mam mega zdolność specjalną, czyli to poruszanie się po ścianach, wskakiwanie na budynki, to jest po prostu nieocenione. Dzięki temu mogę na polu walki strasznie mocno pokomplikować walkę z wrogiem. Brońmy celu, cel A. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oni muszą go oczywiście zabrać do siebie, ale dopiero jak go odbiją, więc ja się kompletnie nie martwię, bo odbijanie wydaje mi się o wiele trudniejsze. Kogo my tu mamy? Genji, Fara, Złomiarz, drugi Genji i tam jest chyba Bastion i dodatkowo jeszcze po stronie przeciwnika mamy Hanzo, Złomiarza, Żołnierza 76, Lucio, Reinharda i McCree. No, nie wiem co z tego wyjdzie, ale spokojnie, nie będę się przejmować. O, ho, ho, yeah! Pierwsza likwidacja, bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie. Za chwileczkę podejdziemy znów. No i Reinhard, kolego. Aha, ha, ha, trochę sobie zeznąłem, ale okej. Okay. Już go tam dojadę, chodź tu do mnie kolego, chodź tu podejdź no do płota. O, pięknie! Yeah! Masz za swoje. Udało się wykorzystać swoje wszystkie atuty i bardzo dobrze, ty żołnierzu kolego też sobie tutaj giń. Wow! No dobra, nie ma co, ale spokojnie. Przy wykorzystaniu moich odbić ataków przy pomocy miecza to jest mega opcja. Aj, ależ się cieszę. Jeszcze raz. Bo jest na to czas. Będzie dobrze. Spokojnie sobie poradzimy i na pewno wygramy. 3,5 minuty obrony celu powinno się udać. Naprawdę liczę na moją drużynę, że nie dopuszczą do tego, aby oni się przemieścili z tym pojazdem. No mordo, opona gotowa! Na. Tutaj mamy żniwiarza. O, pięknie! Wystarczyło tylko kilka shurikenów i kolega żniwiarz ginie! Bardzo dobrze. Okej. Okay. Posmakujcie ostrza smoczego boga. Proszę bardzo. Boom! Drugi Lucio. Aż cię. Boom! Ahaha! Yeah!
macie za swoje. Także tego, panie Dziejku, piękne wykorzystanie umiejętności klasowych. Bardzo się z tego powodu cieszę, a ty, kolego, giniesz. Haha. No, muszę przyznać, że chyba Genjim to się mega nauczyłem grać. Bardzo mi się podoba walka z tymi wszystkimi postaciami przy jego pomocy. No i musimy sobie poradzić z tą wieżyczką wroga. No, pięknie w taki sposób. I ty mi tu podejdź, krasnalu, chodź tu, trojbiornie. Od kogo ja to dostałem? Torbjorn, dobra. Torbjorn czy Torbjorn, co za różnica? Ważne, że wiem, kto do mnie strzela. 2 minuty zostały. Mam nadzieję, że nie poddadzą się w tym, co robią i utrzymam... O nie, nie! Dlaczego? Szybko, bastion, pomocy! Dobra, widzę wroga! No, oh yeah! Soda float, gin, kolego! No nie, 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 bez takich! Bez takich mnie tam, proszę! Proszę, apteczkę, o, pięknie! I możemy wrócić na pole walki! Yeah! Kolejna likwidacja, bardzo dobrze! What? Ah, żołnierz mnie ubił, ale spokojnie! Jest bardzo dobrze, 1,5 minuty. Prawdopodobnie i tak nie dopuścimy do tego, aby oni to odbili. Albo ewentualnie będzie taka opcja, że nie doprowadzą do tego dodanego miejsca, więc nie ma co się kompletnie martwić. Jest połowa. Oj, obrona wygrała, bardzo dobrze. Nie muszę się już martwić. Ale mamy tutaj czarną wdowę. Haha! Aż to wykorzystanie umiejętności. Znowu żołnierz mnie jakoś przydybał. Masakra po prostu. On to ma strasznie mocny ten karabin swój, ale spokojnie. Ja jestem wyluzowany. Wiem, że jak jest minuta, to już i tak nie mają szans. No chyba, że to przejmą. O nie! No i teraz musimy zatrzymać ładunek. Trochę mi to komplikuje sprawę, bo tak naprawdę ja się tu mega starałem, a oni co zrobili? No niestety. Ajajajajaj. Bardzo niedobrze. No. Kolego, weź tu mi przestań. A, mimo tego, że go zabiłem, to było tutaj za bardzo jego pomocników, za dużo jego pomocników. No i dostałem strzał. I wszystko poszło się palić. Niestety. Ale co ja mogę? Nie mogę działać sam. A tak naprawdę wydaje mi się, że mój skład jakoś sobie nie radzi dzisiaj. I dlatego mam takie wciry, jak się to mówi. No ale spokojny jestem nadal, nadal i będę to powtarzać, bo nie ma co się martwić. Ja się tutaj uczę dopiero. Nie mogę działać za wszystkich, co? Jak to tak? Aj, Lucio! Kolego! Jej! Ale lipa! Znowu się wbiłem na tą durną wieżyczkę. Szkoda, że nikt nie dobił Lucio, bo by było blisko. Miał chyba tyle paska. Nie wa... O, likwidujesz, tak? Aha, nie, bo to było likwidujesz Kantal. Tak chyba się to wyświetliło. No dobra, jakoś dam radę. Co tam jest? Ożywianie kogoś, czy jak? No, zwolnienie blokady! Dobra, może tak. Damy sobie tutaj... Oh yeah, likwidacja, bardzo się cieszę. Moje skille, pomocne jak zwykle. Fara, przestań mnie tam męczyć. Czy ktokolwiek inny to był? Proszę mi tutaj dać bardzo piękne moje punkty zdrowia. Gdzie one są? No chyba nic nie ma. Spoko. Oh yeah! Posmakujcie! Ostrza smoczego boga! Yeah! Ależ się... No to było... No, a ty kolego co? Aj, McCree! No i Lucio jeszcze? Jeszcze walczy, walczy. Oni chyba kurczę nie znają tych moich skilli, dlatego sobie tak byle jak grają. Yeah, aj, jajajajaj. No dobra. Mimo tego wydaje mi się, że wychodzi bardzo ładnie, bo staram się zabić dużo przeciwników. 14 likwidacji, o! Najwięcej w mojej drużynie! Co oni się... Ty, kolego! Weź tu się to nie opieprzaj, bo przecież przegramy przez ciebie! 50 sekund, żeby utrzymać to wszystko w tym miejscu.
I byłoby... A, pieprzona mordo pona, widziałem ją z daleka, ale dlaczego mój shuriken jej nie uderzył? To jest niesamowite, przecież strzelałem do tego! A, prosto na mnie wybuchła. Właśnie, nie zawiodę, jeszcze 30 sekund. Powinno się udać. Oby nie doszli do punktu kontrolnego, bo dostaną dodatkowy czas. Dobra, Lucio. Turirio! Yeah! Likwidacja! Właśnie, mordo pona gotowa! A ty, żołnierzu, gdzie ty to byłeś, co? Widzisz? Jak słabo z tobą? Zatrzymaj ładunek i brawo! Yeah! Ha, ha, ha! Zwycięstwo, ale się cieszę! To jest po prostu niesamowita akcja. Ach, Overwatch mnie mega napędza! I moi drodzy, czy to będzie dzisiaj pierwsze zwycięstwo tego dnia? Nie pamiętam, czy grałem w Overwatcha wcześniej. Wydaje mi się, że nie, bo miałem rano chyba problemy z internetem, dlatego... Teraz mamy... Ile pońców? Zobaczymy za chwilkę. W sumie tak. Dajmy tutaj, powiedzmy, temu żołnierzowi pochwałę. I czekam na moje piękne punkty doświadczenia. Poproszę, poproszę, poproszę. O, czas gry, wow. Ukończenie meczu, wygrana i złoty medal. No, 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 no. I pierwsze zwycięstwo dnia. Sporo tego. Sporo tego, zatem dzisiaj jeszcze nie grałem i cieszą mnie te złote medale. To jest mega. 3 złote medale i tona punktów doświadczenia. Już mam 15 poziom mojego konta. Nazbierałem ostatnio sporo osiągnięć. Odblokowałem sobie kolejne przedmioty. DVA, jaka smutna dziecinka. No, zgrabna to ona jest, ale może kiedy indziej sobie ją zobaczę. Na razie jestem przy smoczych wojownikach, smoczych kulach. No i jedziemy do Japonii. Okej. Okay. Hanamura. Albo Hanamura. Przygotuj się do obrony. Obrona jak zwykle trudniejsza, więc myślę, że dwóch Hanzo to będzie słabizna. Nie mamy żadnego tanka. Proszę państwa, proszę tutaj wybrać jakiegoś tanka. Okej. Okay. No i Supri, liczymy na ciebie, stary. Bierz go tam. No proszę cię, przestań. Nie zdecydujesz się i będziemy mieli totalną wtopę. Brak bohaterów wsparcia, brak tanka. Nech, mech, mech. Supri się nie zdecydował. Co za dziwny człowiek. No i gdzie on jest? Na 6 poziomie. Chyba jakiś nieodpowiedzialny kompletnie, bo przecież już powinien tutaj ogarnąć postać. Chyba, że się rozłączył. Ale spokojnie, bo ja już wiem, że teraz za to, że się ktoś rozłącza, będą kary. Zatem nie ma możliwości na to, aby ktokolwiek mi uciekał z meczu. My tutaj bronimy tego punktu, więc czekam. 30 sekund. Supri, stary, nie zdecydowałeś się nadal kogo wybrać? Oszalałeś? My cię tutaj potrzebujemy, jak nie, to kick, rozłączaj się i w ogóle. Czy w ogóle jest tutaj taka opcja na to, aby go wyrzucić? Formacji, ostatni gracze, drużyna, no nie wiem, chyba nie ma. Supri opuszcza mecz, dziękuję! Drugi opuszcza mecz, powaliło ich? 5, 4, 3, 2, 1, stary, jeden, drugi, decydujcie się. Przecież tak nie może być, że my mamy osłabiony skład. Co to ma być w ogóle za rozgrywka, no? Jaka tragedia... No tak, kolejny Genji! Oszalałeś, człowieku! Dobra, Winston... O, Winston padł! Pięknie! Dobra. Ha, ha, ha! Lucio leży! Ale się cieszę! No i tylko mi tu podejdźcie do płota, no! To będzie wasza ostatnia porażka. Set opuszcza mecz. Chyba ich pogrzało wszystkich. Po prostu nie rozumiem tego, dlaczego tak się szybko rozłączają. Nie dokończą potyczki i co? Dobra, leci Lucio i znowu go zabiłem. Yeah! No, zajmijcie punkt. O, co to było, Winston? Ty to chyba tu oszalałeś, kolego, co? Elektrycznością do mnie? Do mnie elektrycznością? Za chwilę dostaniesz. Ale ci oddam po głowie. Mam dwie likwidacje, dwóch zabitych przy celu i dwa zgony.
Nie, jeden zgon, dobra. Znowu, jeszcze jeden opuszcza mecz. Mają osłabiony skład, ciekawe. Cel utracony, o nie. Jej. Masz za swoje. 8 minut na to, aby obronić drugi cel. Bardzo dużo czasu. Moment dołącza do meczu. Ach, to wykorzystanie moich skilli to jest po prostu niesamowite. Szybkie cięcie i odbicie to jest po prostu gwóźdź do trumny dla większości przeciwników. Wow, ale on epicko wygląda. Ja też chcę taką skórkę. 27 poziom? No dobra, będę musiał to odblokować. Zobaczymy, czy mi się to uda. Wow, coś to mnie nie wyszło teraz. O, chodź tu, pięknie. Widzisz, masz za swoje, Lucio. Jeszcze jeden strzał i giniesz. Yeah, ha, ha, ha. Dobra, podejdź no do płota. Aja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 j
wszystkim. Byłem tak blisko zabicia. Aj. Jeszcze raz, właśnie. Nie ma co się poddawać, trzeba walczyć. 7,5 minuty. I znowu mam załadowane. Pięknie. Dobra, teraz giniesz. Haha! Masz, masz za swoje. Giń, giń, giń. Gdzie ten żniwiarz? Chyba go ktoś zabił, co? Dobra, tu mamy oczywiście pancerzyk. Cudownie. No i przydałoby się gdzieś zregenerować punkty zdrowia, więc na dół jak najbardziej. Yeah! Właśnie, już lepiej. 275 punktów zdrowia to jest mega opcja. I bardzo mi się to przyda. No, żniwiarzu. Jeden i drugi. No proszę cię, weź mi tu nie lataj, nic to ci nie da. Hahaha! Cudowne wykorzystanie moich umiejętności, nieprawdaż? Wszyscy leżą, bardzo się cieszę. Po prostu epicko, epicko, epicko. Właśnie, moja konstrukcja! Weź tu Torbjorn, weź to stary, buduj ładnie. Bo Winston do nas leci. I nie możemy sobie na to pozwolić, żeby mnie zgniótł! No jak? Co on zrobił? Przygwoździł mnie swoją grubą dupą. Ach. No. Poznaj gniew smoczego boga! Hanamury! No, tam się coś dzieje. Taco Bell, tak? Ależ on tu się rozbiegł. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam u góry. Okej. Co to za regenerowanie punktów zdrowia, co? Właśnie, podkręćmy basy. Bardzo się cieszę, że mamy Lucio w teamie. I teraz będę mógł mieć dodatkowe punkty doświadczenia za to, że wygram ten mecz. Bardzo chcę wygrać. Właśnie, posmakujcie tego ostrza smoczego boga. Nie ma co się... Okej, co to było? No, chłopaku. O nie, 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 nie. Uciekam stąd. Ha, 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 ha. Uratowałem się. Mega. Jeszcze, jeszcze pancerzyk. I chodźmy na tego żniwiarza, tutaj. No i kolego, na co ci to było, co? Yeah! Crony, giniesz! Ależ to będzie naprawdę mega, chyba jedna z najlepszych rozgrywek, jakie miałem w Overwatchu. Co tutaj się dzieje? Rozeznajmy się w sytuacji. Tam u góry nikogo nie ma, mamy obstawione, ale tutaj po lewej stronie, dobra. Podejdź no kolego, proszę cię. Aha, no tak, tak, tak. Trzeba cię wypłoszyć, co? Wypłoszu. Znowu cię zlikwiduję. I po co ci to było, co? Dobra, Lucio, stary, lecz mnie tutaj, proszę cię. Lucio!
Leczenia potrzeba. No, widzisz, jaki jesteś przydatny. Podkręcamy basy. Bardzo dobrze. Właśnie, bierzmy się do roboty. Jeszcze tylko 3,5 minuty i powinno być wszystko ok, bo naprawdę idzie nam to mega gładko. Cały czas trzymamy ten punkt, mimo tego, że pierwszy po prostu poszedł jakoś strasznie szybko. No, co tutaj się dzieje, kolego? Bez takich, bez ta... O, nie, Winston! Spadaj stąd. I jeszcze się złomiasz, przepraszam, żniwiarz tutaj gdzieś dostał do nas, tak? Dobra, likwidujesz Ghost Store! Yeah! Oni mają strasznie pomieszany skład teraz, ale jakoś to odpieramy. Niecałe 3 minuty. I mega się cieszę, że mi to wychodzi. O, o, o! Czym dłużej gram w Overwatcha, tym lepiej. Dobra, nie ma co się tam pakować, bo idą z Reinhardtem. Ale dobra, jak mam tyle punktów zdrowia, to naprawdę nie ma co się... Wow! Co on wykonał? Ale spoko, chyba kogoś tam zabiłem, nie ma co się martwić, ale to było epickie, po prostu lot jak na... Ach, jak na dywanie. Kornux wychodzi z gry. No to widzę, że mają grubo, naprawdę. Kolejnego zawodnika mniej, to jest po prostu totalna porażka. Jak mogą tak robić? Moment opuszcza grę. No dobra, niech wszyscy sobie tak popuszczają grę, dostaną te kary za to, że nie rozpoczynają meczu i nie kończą go. No ale co ja mogę? Blizzard się z nimi rozprawi. Ty co tutaj? Oszalałeś czy jak? Ty Lucio! Weź przestań. Ooo! A tak sobie podszedł, tylko mnie walnął i koniec. No dobra, trudno. Rozpaćkałem się niesamowicie, ale tylko minuta 15 i już będzie po wszystkim. Więc spokojnie, podkręcamy głośność i proszę o pomoc. To było dziwne, on sobie tutaj tak stał spokojnie. W ogóle nie zwracał uwagi na to, że jestem. Właśnie, 60 sekund! I co, cwaniaki? Tak szybko odebraliście nam pierwszy punkt, a teraz co? Nie macie szans! Bronimy się, ile się da! O, co to za wybuchy? Nie, to tylko Krasnal biegnie! Malutki, ale naprawdę mężny! Komo pancerz! Wow, 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 bez takich, proszę. Ależ to będzie wygrana, 30 sekund. Dobra stary, dawaj pancerz! Już tu, infravision, oh yeah, super. Nie, niedobrze, niedobrze, uwaga leci. To mi się mega nie podoba. Wow. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. I prawie, prawie końcóweczka. 1, 0, oj, dogrywka. O, pięknie, Krony giniesz i my mamy zwycięstwo, yeah! Dwa zwycięskie mecze. O, ależ to było niesamowite. Genji, moja ulubiona postać, kolejna ulubiona postać. Niestety nie mam najlepszego zagrania meczu, ale nieważne, nieważne. Bawiłem się wyśmienicie, po prostu niesamowicie dobra postać, złożona, ale jak już się nauczysz nią grać, to po prostu wychodzi genialnie. Także moi drodzy, mecz oceniam na 3 na 3, czyli mega. Stary, masz tam, pochwalę cię jeszcze ja. Spisałeś się, stałeś troszeczkę jak głuptok tam po prawej stronie, ale nieważne, twój skład ci to powinien wybaczyć, a nie ja. No i strasznie dużo punktów doświadczenia. Moi drodzy, ależ to było niesamowite. Kończmy zatem i czekam na wasze podpowiedzi, na waszą propozycję kolejnej postaci. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie,
Cześć!